Run Forest Podcast. No kto dzisiaj pamięta o Marcinie Malińskim? Dokładnie tak. Skoryko w Kierzu, no może jeszcze parę osób. Prawdopodobnie największy stachanowiec w historii polskiego pływania. 10 rano, 10 po południu. To jest wariactwo. Ludzie kochani, 20 kilometrów dziennie, ludzie tyle nie przechodzą, a ja przepływałem. Pływanie pokochał dopiero, kiedy okazało się, że jego kariera zawisła na włosku. To czy ja będę pływał? Czy ja będę mógł jeszcze pływać? Jak sobie połamałem rękę, mam do tej pory krzywą rękę, w jakimś stopniu jestem kaleką i uświadomiłem sobie wtedy, że ja bardzo chcę pływać. Szybko zrozumiał, że w PRL-u jego przyszłością jest pływalnia. I jeśli podróżujesz o 6 w autobusie, ściśnięty jak śledź, z nosem wepchniętym w pachę jakiegoś człowieka, który jedzie w stoczni, prosto z imprezy, trawi ten alkohol, śmierdzi kapustą i myślisz sobie, kurczę, to jest moja przyszłość. A jakie miałeś ksywki tam w Stanach? Old man, big shrimp, problem. Miał wyjątkowo szorstką relację ze swoim trenerem. Widziałem mojego trenera w Gdyni idącego, odwracałem się, szedłem na przejście, przechodziłem na drugą stronę i chyłkiem omijałem, tylko patrzyłem, czy mnie widzi, czy też nie. Czy to właśnie wtedy doprowadziłeś trenera Harmozę do zawału serca? Ja go nie doprowadziłem do zawału serca, on sam siebie doprowadził do zawału serca. Batiar, diabeł, ale waleczny jak lew. My Polacy jesteśmy Słowianami, tak? My jesteśmy wojownikami. My nie jesteśmy gorsi od Amerykanów, Niemców, Anglików itd., itd. Człowiek, który wie, co tworzy silną drużynę i co prowadzi do zwycięstwa. Ani w klubach, ani później jako drużyna narodowa nie czują ci zawodnicy więzi jakiejś ze sobą i więzi do godła, do flagi, do idei, że my Polacy walczymy, tak? Najlepszy w historii polskiego pływania zmiennista. Jego 24-letnia nie zawsze usłana różami kariera pływacka. Pozasportowe pasje oraz oryginalne, niespotykane w Polsce podejście do pracy trenera i budowania drużyny. Przed Państwem mistrz Marcin Melon Maliński. Wielkie sportowe emocje tylko w Run Forest Podcast.